Hej kochani, dzisiaj idziecie ze mną na spacer, więc przeprowadziliśmy się do Luizjany i jest tutaj piękna wiosna, śpiewają ptaszki. Jesteśmy właśnie na naszym porannym spacerze i jest pięknie. Tutaj jest pogoda na pewno bardziej ciepła. Śmieją się tutaj tubelcy, że jest to pogoda dwusezonowa, czyli styczeń i reszta roku. Przeprowadziliśmy się dosłownie kilka dni temu i dom już jest na szczęście urządzony. Już prawie, że każdy detal jest na swoim miejscu. Najłatwiejsze były rzeczy do ogarnięcia większych rozmiarów, wiadomo. Najgorsze były różnego rodzaju detale. Ale już wszystko ogarnęliśmy. No i mieszkamy teraz w Luizjanie. Przeprowadziliśmy się z Limy, Ohio. No i co? Będę Was na bieżąco informować, jak tutaj jest. Jest tutaj mnóstwo ptaków. Naprawdę natura jest przepiękna. Na razie zauważyliśmy, że ludzie są troszkę więksi niż w Ohio i na pewno więksi niż w Polsce albo w Czechach. Poza tym jedzenie jest przepyszne. Jest mnóstwo owoców morza. Wczoraj po raz pierwszy od długiego czasu jadłam krewetki. Jest tutaj też bardzo popularne jedzenie, która nazywa się Cajun. Jest to przyprawa tradycyjna tego regionu, taka dosyć ostra. Ludzie są przemili, za każdym razem jak przyjeżdżają, machają. Już wszyscy sąsiedzi też się do nas uśmiechnęli i przedstawiliśmy się sobie wzajemnie, więc bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jak jest zielono, jest przepięknie. Teraz jest mniej więcej godzina 7:30 rano, więc słońce jest nisko. Jest 16 stopni Celsjusza. Wszyscy mówią, że jest strasznie zimno, więc już sobie wyobrażam lato, które ponoć będzie około 40 stopni Celsjusza. I ciekawa jestem, jak to przeżyje. Jest dosyć duże natężenie ruchu samochodowego, bo jest akurat godzina 7:30, kiedy dzieciaki jadą do szkoły, więc będziemy chyba chodzić wcześniej. Dzisiaj coś nie mogłam się zwlec z łóżka i normalnie wstaję o 5:30, a dzisiaj wstałam z chłopcami o 6:30, więc musieli na mnie poczekać, aż zjem śniadanie. Karwa dzisiaj idzie do przedszkola, zobaczymy, jak jej tam będzie. Jest to ogromny, ogrodzony teren, gdzie sobie pieski latają i jest bardzo, miejmy nadzieję, fajnie i bezpiecznie. Karma chodziła w Ohio do przedszkola 3 razy w tygodniu, bo potrzebuje ruchu fizycznego, a my niestety jej tego zapewnić nie możemy. Więc tutaj będzie się mogła też wylatać. Karma preferuje się bawić z dużymi psami, więc mam nadzieję, że znajdzie jakiegoś kolegę albo koleżankę. Rozważaliśmy kupno tego domu, ale jest ogromny i do remontu. Z tyłu ma basen i ma też, jak tutaj to nazywają, domek teściowej, czyli domek po prostu dla gości, mały. Jest przepiękny, ale jest bardzo przestarzały. I rzeczywiście jest dużo do remontu. Fajny, co? Ludzie się patrzą dla mnie trochę jak na dziwaka. Kto chodzi o godzinie 7 rano na spacer z dziećmi, ale potem po południu się robi ciepło i dość parnie. Wczoraj było już 30 stopni, więc to nie jest pogoda dla mnie. Mam wrażenie, że Amerykanie albo jeżdżą, albo biegają. Mało ludzi chodzi na spacery. Takie normalne, fajne spacery w naturze. Pomału się zbliżamy już do domu i mam nadzieję, że podobał Wam się nasz spacer. Cieszę się, że nie zapomniałam zupełnie już mówić po polsku. Jeżeli popełniam jakieś błędy, to proszę o wyrozumiałość, bo nie mieszkam już w Polsce od wielu lat. Uwaga, chciałam się skłonić przed drzewem. I mam zamiar robić regularnie takie vlogi, jeżeli Was interesuje, jak wygląda życie w USA, jak wygląda życie w Luizjanie, to zapraszam do oglądania. Zasubskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia wkrótce. Pa!